Ja jak patrzę tutaj na nasze wspaniałe panie, bo głównie panie są w kołach gospodyń wiejskich, to wiem, że jesteście dzisiaj już wszystkie supermenkami, superwomenkami. Dziękuję wam za to. Wieś polska, koła gospodyń wiejskich to wspaniała ostoja polskiej tradycji. Tak, ten turniej tutaj, ten konkurs, ta rywalizacja też to potwierdzają, że nie mamy się czego wstydzić. I nigdy nie powinniśmy się wstydzić polskiej wsi. Powinniśmy być dumni z polskiej wsi. Szanowni państwo, tutaj przed chwilą rozmawiałem z wójtem. Wiem, że Polska lokalna wymaga lokalnych inwestycji. Cieszę się, że z Polskiego Ładu zostały przeznaczone środki na budowę Domu Kultury, wielofunkcyjnego Domu Kultury. Takich domów kultury jest w całej Polsce finansowanych z polskiego budżetu bardzo wiele, bo polska kultura wymaga wsparcia z budżetu. To około 10 milionów złotych na Dom Kultury w Myśliwcu. Szanowni państwo, wiemy doskonale, jak niektórzy gdzieś tam zamknięci w swoich wieżowcach myślą o polskiej wsi. Co mówią? Machnijmy na nich ręką. Oni nie wiedzą, jaka wieś jest piękna. Oni karmią nas czasami takimi powiedzeniami, które ja chciałbym odkręcić. Mówi się czasem, że człowiek może wyjść ze wsi, ale wieś nie wyjdzie z człowieka. I bardzo dobrze, niech wieś tkwi we wszystkich nas, bo to jest nasza polska wieś, polska kultura i polska tradycja. Drogie panie, szanowni państwo, jestem bardzo wdzięczny za to, co robicie. Cieszę się, że jest już ponad 11 tysięcy zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich, kobiet gospodarnych i wyjątkowych. To my daliśmy tą dodatkową możliwość działania. Specjalne środki co roku przeznaczane na koła gospodyń wiejskich. Te środki co rok będą także podnoszone po to, żebyście mogły jeszcze lepiej pielęgnować lokalne tradycje. Wiemy też doskonale, że polska wieś dzisiaj w tych warunkach boryka się ze swoimi różnymi problemami związanymi z wojną na Ukrainie, związanymi z inflacją, z putinflacją. I dwa słowa chcę o tym jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, zareagowaliśmy szybko, aby polska żywność, ale ta, która trafia na stoły, była bardziej dostępna. Obniżyliśmy VAT do zera. Dokonaliśmy także dopłat do nawozów. 500 zł do hektara użytków rolnych i 250 zł do hektara łąki pastwisk, no, po to, żeby nawozy były tańsze efektywnie. Żeby polski rolnik wiedział, że rząd polski nie siedzi z założonymi rękoma, kiedy wokół nas szaleje burza na całym świecie. Wiem także, że są problemy ze zbożem, które miało tranzytem przejeżdżać przez Polskę. Jeżeli są takie przypadki, poleciłem premierowi Kowalczykowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, sprawdzenie dokładne tego, gdzie to występuje i zablokowanie tego procesu, żeby zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy, było sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Tam zabezpieczało potrzeby żywnościowe. My mamy w Polsce polską żywność, polskie zboże. I będziemy zabezpieczać polską wieś i polskiego rolnika. Dlatego, szanowni państwo, jeszcze raz z ogromną wdzięcznością pochylam się nad pracą polskich rolników, polskiej wsi, a te przepiękne wykwity polskiej tradycji i kultury, które już dzisiaj tutaj miałem okazję częściowo zobaczyć, niech służą nam za połączenie,
połączenie między przeszłością a przyszłością, ku której patrzymy. Tą nadzieją na przyszłość zakorzenioną we wspaniałej polskiej tradycji, której depozytariuszem jest właśnie polska wieś. Raz jeszcze dziękuję wszystkim wspaniałym polskim paniom, które podtrzymują tradycję, kulturę i wiarę polską. Nie wstydzimy się ich, jesteśmy z nich dumni. One wyznaczają nam drogę ku przyszłości. Dziękuję bardzo.